jak już zapowiadałam, dziś zrobiło się bardzo wesoło. Już nawet żałuję, że Państwo nie mieli okazji zobaczyć, jak tutaj się ładnie układamy na tej kanapie. Pomieściła nas wszystkich w każdym razie aktorzy Teatru Amber Owo ze mną. I Kasiu, poproszę, żebyś to Ty przedstawiła tutaj naszą piękną grupę panów, mężczyzn. Dojrzałych mężczyzn. Chciałabym przedstawić dojrzałą grupę Teatru Impro Up Owo. Zacznę od mojego ulubieńca, czyli od Andrzeja Perkmana, bez którego nie byłoby tak cudnie wesoło i tak wspaniale muzycznie. Andrzej Perkman, jak samo nazwisko wskazuje, jest genialnym muzykiem, który nam pomaga. Jeżeli Państwo chcą się przekonać, to zapraszamy oczywiście dzisiaj. Obok, no po prostu znawca wszystkiego, co tylko wiąże się z drewnem, Piotr Wesołowski. Piotr Wesołowski, nasz wspaniały. Obok inżynier stali Piotr Wyżykowski. Obok syn Jay-Z, Jasiek Aleksandrowicz Krasko. I tu proszę nie mylić nie przez S, tylko przez S, bo on tego nie lubi. Roberta Kibalskiego przedstawia sama fryzura, także tutaj wiele nie trzeba dodawać. Ja się nazywam Kasia Michalska, a Wojtek to się generalnie też nie musi przedstawiać, chociaż Wojciech Medyński to ten Wojciech. Ten Wojciech. Nasz rodzynek. No i ja się przedstawiłam przecież. Ale nasza matka założycielska, to ona jest. Matka założycielska oczywiście, bo gdybym powiedziała, że aktorka, to mogłabym tylko dodać, że mało znana, aczkolwiek, prawda, wspaniała. Lubiana. No to zaczynamy wobec tego, od tego, co będzie się działo w Blunocie. Striptease, Kasia robi striptease. Tak, improwizacja, jest taka zasada, wszystko akceptuj, także skoro już kolega tak powiedział, to ja muszę, prawda, tak będzie. No nie, dziękujemy bardzo za zaproszenie grupie Małże na Kluski, zostaliśmy zaproszeni. Ja wiem, że Państwu jest znana improwizacja, także tutaj wielkiego odkrycia dla widowni, która lubi impro, chyba nie będzie. No, po prostu pokażemy jakby impro w naszym wydaniu. Jak Państwo widzą, średnia wieku 55 lat, także myślę, że jesteśmy jedyną taką grupą działającą na rynku z dużym doświadczeniem życiowym, prawda? I to na pewno nas wyróżnia. Ja już skończyłam mówić, teraz Wojtek. Okej, co mam powiedzieć? Wielki przekręt, tak, jedyny i niepowtarzalny. Dlaczego tak się to będzie nazywało? Znaczy, wielki przekręt, bo myślę, że uda nam się doprowadzić do tego, że nie jedna osoba przekręci się ze śmiechu. Dlaczego jedyny i niepowtarzalny? Bo na tym polega całe impro, że wszystko, co my będziemy grali na scenie, to jest to narzeczenie widza i to widz będzie mówił miejsce, postaci, problemy między nimi i tak dalej, i tak dalej. To się będzie działo tu i teraz i tak naprawdę nie ma powtórki. My, pomimo że część z nas jest zawodowymi aktorami, to i tak nie bylibyśmy w stanie improwizacji, która raz powstała, powtórzyć ponownie. Jakby jest to niemożliwe. Na tym polega też cała magia takiego show, że tak szumnie to określę, bo właśnie to się dzieje tu i teraz. Czasami wznosimy się na takie wyżyny, że sami jesteśmy zaskoczeni. Zaskakujemy siebie notorycznie, no bo ja nie wiem, co za chwilę Kasia powie. Jasiek do tego coś dorzuca i... Tym bardziej jest to wtedy ciekawe. Dokładnie. Tak więc no, bez dwóch zdań mam nadzieję, że się wszyscy poprzekręcamy dzisiaj. No to wobec tego teraz pytanie do panów. Czym jest improwizacja? W czterech zdaniach, czym jest improwizacja? Improwizacja jest najpiękniejszą sztuką na świecie. Jest cudowna i bez niej nie dałoby się żyć. Jest pełnym zaskoczeniem i uśmiechem. No, ja jeszcze mogę tylko dodać tyle, że różni się tym od teatru, że w teatrze aktorzy pokazują, że myślą, a w teatrze improwizacji muszą po prostu myśleć. O, bardzo pięknie. I jeszcze chciał dodać Andrzej od strony muzycznej, czym jest dla niego improwizacja? Czym jest improwizacja? Myślę, że kontynuacją myśli kolegów. No, bardzo pięknie podsumowaliśmy. No właśnie, jest to improwizacja, czyli wszystko tak naprawdę dzieje się na scenie, ale jakieś próby są. No tak, właśnie teraz będzie, uwaga, ulubiony wykład moich kolegów.
Czyli ja będę mówiła o Keithie Johnstonie, który to wymyślił. Oczywiście Keith Johnston wymyślił to dla aktorów szekspirowych, wszyscy wiemy, tak, prawda? Generalnie... To, o tym mówiłaś, że nie można blokować, to też jest ciekawe. Tak, to jest ta najważniejsza zasada, akceptuj. Najtrudniejsza zasada dla aktorów, to znaczy wszystko, co mówi partner, jest lepsze od tego, co ja powiem. Ja sobie nie mogłam z tym poradzić, stąd wygląd Wojtka, prawda? Ostatnio na próbie. Nie, no Johnston generalnie, mówiąc poważnie, Johnston powiedział, że to wymaga niezłej tężyzny umysłowej, stąd nazwał to właśnie sportami teatralnymi i rzeczywiście on, to co widzowie widzą, to już jakby wieńczące dzieło, to są gry, ale żeby te gry tak szybko, sprawnie wykonywać, trzeba trenować niczym sportowcy i rzeczywiście my taki trening uprawiamy, dlatego jesteśmy, nie wiem czy Państwo to widzą, zestresowani, najbardziej jest zestresowany Andrzej i tak po kolei w zasadzie, najmniej ja, ale jesteśmy zestresowani, bo musimy rzeczywiście jeszcze zanim wejdzie publiczność, a 19.30 to wszystko ruszy, no musimy mieć przynajmniej 45 minut takiej rozgrzewki, takiego treningu, rozgrzać nasze umysły i wcale nie tak jak wszyscy myślą, że robią to aktorzy, czyli że kupują sobie butelkę wódki, prawda, i się rozgrzewają, to wcale nie jest tak. To właśnie jest wręcz odwrotnie, nie wolno żadnych używek stosować i nawet Keith Johnston o tym pisał, to trzeba tak na trzeźwo, umysłowo podejść do tego, prawda? Dobrze mówię, koledzy. Bardzo, nie, Kasia. Ja, to wszyscy wow. Jesteśmy zgodni. No pięknie. Gdzie jest monopolowy właśnie? Jeśli chodzi o publiczność, no właśnie, mówimy cały czas o tym, że oni również mają wpływ na to, co będzie się działo na scenie, ale do jakiego stopnia? Niektórzy przychodzą na taki spektakl i wręcz chcą tak, żeby od nich coś tam zależało, ale inni widzowie wolą gdzieś tam siedzieć z boczku i raczej oglądać. Jak będzie w tym wypadku? No, my mamy nadzieję, że to jest już tak zwana impro wyrobiona publiczność, prawda? Więc troszkę się wiedzą, jest adrenalinka, bo wiemy, że coś tam, no, na pewno ta publiczność nie będzie aż taka zamknięta. Ale bywa różnie. Oczywiście ja to obserwuję, że to jest tak, idzie takim sobie swoim rytmem, tak? Że na początku jesteśmy wycofani, a potem jest bitwa, czyli pomysł weźmiemy i wtedy jest, prawda, fajnie. Oczywiście my już dzisiaj z doświadczenia wiemy i też uprzedzamy publiczność, w zależności od tego, kto z nas prowadzi, że im prostsza sugestia od publiczności, tym jakby śmieszniej jest na scenie. Jeżeli publiczność chce na siłę coś śmiesznego nam powiedzieć, żebyśmy zrobili, efekt często jest zupełnie odwrotny. Także bardzo prosimy publiczność dzisiejszą, poznańską, o tak zwane proste, prawda, żeby nie szukać glebogryzarki na przykład, o której będziemy śpiewać, a można powiedzieć na przykład bulgulator. W jaki sposób właśnie widzowie mogą mieć wpływ? Czy oni się zgłaszają, czy po prostu krzyczą, jest chaos? Jak to wygląda? Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, Wojtek nie odpowie. Znaczy różnie, bo jeśli nie ma jakichś zasad, nie tak? ma zasady w tym względzie, to owszem, my możemy narzucić zasady, bo jedna z takich form wybierania to jest wywoływanie do odpowiedzi, czyli proszę niech pani powie teraz sugestie. Tylko to jest to, o czym przed chwilą mówiłaś właśnie, że nie wszyscy są przygotowani na aż taką aktywność. Ale jeśli jest publika na tyle aktywna i na tyle żywa i reaguje i na nasze jedną, nawet niedokończoną prośbę, oni już padają te kwestie, nie ma potrzeby wtedy wybierania osoby do odpowiedzi. Oczywiście mamy też przygotowaną bardzo srogą karę, jeśli publiczność jest niemrawa i wtedy za karę będą robią falę meksykańską. Tak długo, aż w końcu ktoś czegoś nie wymyśli. Albo 100 pompek. Ale właśnie chciałam, przepraszam, powiedzieć kolegom, że jeżeli chodzi o grę Cisza na morzu, to koniec tej gry. Możecie mówić. A, dziękujemy. To wobec tego znowu pytanie do panów. Jakie są takie śmieszne anegdotki, które pamiętacie z ostatnich waszych występów? Co ciekawego działo się? Jak nie było? Chcemy powiedzieć, że generalnie nie dzieje się nic wesołego ani śmiesznego na występach. Poważnie podchodzimy do swojej sztuki. Bardzo poważnie. I nie zdarza nam się nic fajnego. Na przykład to, że na przykład nie było w ogóle śmieszne to, że 10-letnia dziewczynka była lepsza niż my podczas gry, to było wcale nieśmieszne. Wyciągnęliśmy dziewczynkę na scenę, a okazało się, że ona ma lepszą wyobraźnię niż my. No. Świetnie sobie poradziła, bez żadnych problemów. Od tej pory nie zapraszamy już dzieci. Nie, oczywiście żart. Co wobec tego, na co jeszcze mogą liczyć dzisiaj goście w Blue Note? Co jeszcze? Możemy zaprowadzić ich do garderoby po spektaklu. Drina z nami się mogą napić. Czyli wszystko. Ja myślę, że warto jest zobaczyć inną grupę. Myśmy
w zeszłym roku w październiku i bardzo bym chciała o tym powiedzieć. Zorganizowali pierwszy taki festiwal ogólnopolski właśnie sportów teatralnych, zapraszając jakby większość takich, znaczy najdłużej działające grupy. I to rzeczywiście było niesamowite doświadczenie, że niby bawimy się tą samą sztuką, prawda, improwizacją, ale każda grupa jest inna. Właśnie to jest siłą improwizacji, że jesteśmy pewnego rodzaju rodziną, społecznością, że tutaj to nie jest też tak, że w pewnym sensie wyjdą profesjonaliści, otworzą nuty, prawda? Każdy zagra swoje, będzie wybitny i będzie dzieło. W improwizacji nie da się tak zrobić, bo w improwizacji trzeba się czuć, trzeba się znać, trzeba się lubić. Słuchać. Trzeba zjeść tak zwaną przysłowiową beczkę soli ze sobą, żeby po prostu sprawiało to radość, prawda? Także myślę, że... tego rodzaju czujność, tak? Która jest właśnie wymagana i to też my zauważyliśmy po tych dwóch latach prawie jak funkcjonujemy, że bardziej siebie czujemy, przez co jesteśmy, że tak powiem, bardziej wrażliwi na wszystko, co się dzieje, że nie tylko werbalnie, ale i jak koledzy grają i tak dalej, i tak dalej. Każdy inny właśnie profesjonalista by czekał, okej, to teraz ja. Mhm. Tutaj nie ma typier ja, tutaj nikt nie wychodzi do pierwszego rzędu, tutaj nikt nie robi tła na siłę i tak dalej. My jesteśmy jedną wielką ekipą i wszyscy pracujemy na jedno, na to, żeby tak jak widz, tak i my będziemy się świetnie bawić, a to będzie na pewno. Czy jakoś ćwiczyliście to, żeby być właśnie taką zgraną grupą? Czy są na to jakieś specjalne ćwiczenia, tak, zajęcia? Tak, imieniny, są takie urodziny. Właśnie, czasem zdarza nam się wyjechać na prom razem i potem droga powrotna szczególnie bardzo tak integruje. Integrują drogi powrotne. Tak, pomagamy sobie nawzajem, jakby ktoś tam za nie mógł, zmęczył się za mną. Nie, ale mówiąc poważnie, rzeczywiście jest tak, że my staramy się trenować przynajmniej raz w tygodniu, mamy tak zwane żelazne poniedziałki, spotykamy się na 4 godziny, w zasadzie 5, z czego 4 przegadujemy, godzinę trenujemy, czasem się tak zdarza, a czasem rzeczywiście bardzo mocno trenujemy, to znaczy ćwiczymy różne rzeczy. W lato wyjeżdżamy na jakieś tam parę dni, staramy się spędzić ze sobą i też troszkę poćwiczyć, przejść do nowych gier, także podchodzimy do tego jak chyba do takiej normalnej sztuki po prostu, którą trzeba uprawiać i trzeba się w niej wyznawać i rzeczywiście no, tak to jest. No, trening czyni mistrza, to jest na pewno ta zasada, która tutaj działa. No. Jaśkowi daj powiedzieć. Jest też po prostu jakby szereg gier treningowych oraz rozruchowych, ruszających zarówno ciało, jak i głowę, jak i umiejętność słuchania partnerów, których ja nigdy nie słucham, bo po co. Jest na to naprawdę nie kupa... Nie. No tak po prostu, jestem gwiazdą. Tak, jest po prostu bardzo dużo gier treningowych, które zawsze na każdym treningu, każda grupa ma do nich dostęp, każda grupa trenuje. Wspominacie cały czas o tym, że jesteście taką jedną wielką rodziną, bardzo dobrze się znacie. A kiedy się po raz pierwszy zobaczyliście, poznaliście? Jak to wszystko wyszło, że razem współpracujecie? Znaczy... Jest! Udało mi się raz, dwa... Ja jestem w ogóle amatorem, w ogóle nigdy nie miałem styczności z teatrem, poza tym, że bardzo lubię chodzić do teatru. Żona mi kazała pójść do domu Konstancińskiego, kobiety Domu Kultury. Kobiety w nas władza, tak jest. Bo tam się tworzyła grupa amatorska i wtedy poznałem naszą matkę założycielską i wziąłem ze sobą Wesołego, który robi w drewnie i też był bardzo nieśmiały, ale chciał strasznie uczestniczyć. Tak? Znaczy żona mu nie kazała, ona wręcz mu zabraniała, ale jak się dowiedziała, że ze mną, no to jakoś się udało. I wtedy matka założycielska stwierdziła, że jesteśmy tak niesamowici, że możemy przystąpić do grupy. Podtrzymuję to. Do tej pory nie wyrzuciłam ich. Czyli się spisują. Nie grają, nawet ich dopuszczam do telewizji. Mogę pozdrowić, nie? Pozdrowić żonę przede wszystkim, żonę. Ja tylko szybciutko powiem, jesteśmy ze sobą już 2 lata, praktycznie się widujemy co najmniej raz w tygodniu przez 5 godzin, więc można szybko sobie policzyć, ile jesteśmy razem ze sobą. I nieraz mamy już siebie dość, ale kłócimy się, jak to w rodzinie przystało i później wszyscy nie kłócimy się w ogóle. Kolega nie wie, co mówi. Może Andrzejku, ocknij się. Staram się sobie przypomnieć, kiedy was pierwszy raz spotkałem i dlaczego tu jestem. I nic mi nie przychodzi do głowy, ale... Generalnie ale my myślę, że... z Kasią... O, przepraszam cię.
Proszę. Mów, nie, no kontynuuj, bo myślałem, że nie powiesz nic więcej sensownego. Proszę, ja akceptuję, wszystko tak. Okay. I Andrzej się pojawił z 1,5 roku temu, jest zachwycony, jeździ z nami wszędzie, gdzie tylko może.